Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałem się przyjrzeć sam dla siebie i dla tych, którzy to oglądną. Takiemu jednemu tematowi, ale bardzo ważnemu. Często nikt o tym problemie nie wie, albo nie domyśla się niczego, albo tym bardziej tego, że. Diabeł tkwi w szczegółach, i że ewentualnie to coś może być jakimś przekrętem takiej czy innej natury, mniej lub bardziej ukrywanym przez system, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, musimy wszyscy, kochani, yy, zwiększać swoją świadomość, być uważnymi, ćwiczyć uważność i. Potrafić myśleć logicznie i krytycznie, i umieć, na ile to będzie możliwe dla każdego z nas, dojść do sedna sprawy i zrozumieć różne ukryte aspekty różnych zdarzeń, sytuacji, które się wydarzają, oraz te, temu, jak działa system jako całość. Na przykład system państwowy. Państwo, tak w cudzysłowie państwo działa jako system, który się składa z wielu, z wielu małych, dużych i średnich elementów, i one jakoś tam współdziałają ze sobą są w jakichś relacjach mniej lub bardziej ukrytych, jawnych, oficjalnych albo takich na gębę. Albo taki, że podstałem się coś załatwia, albo lepiej o tym nie mówić, i tak dalej. Więc mogą to być jakieś zależności konstytucyjne, urzędowe, oficjalnie, i tak dalej. Ale podstałem może być zaprzeczeniem tego, czyli różne niekonstytucyjne, nieurzędowe i nieoficjalne powiązania mogą być. Bardzo dużo ich może być i tak dalej. W związku z tym jest tak, a nie inaczej, i dlatego być może proste rzeczy są niemożliwe do zrozumienia, bo z Konstytucji coś nie wynika, a, a tak po prostu to jest, że w jakiś dziwny sposób coś się dzieje, mimo że w Konstytucji jasno pisze, że to coś nie może się wydarzyć, więc nie może istnieć i państwo jako organizacja, jako system nie może tego czegoś zrobić, a to działa, ma się dobrze i tak dalej, więc musimy zacząć po prostu to ogarniać. Dobrze, więc dzisiaj, kochanie, bierzemy na tapetę opodatkowanie coś, co nazywamy podatkami. Opodatkowanie, fiskalizm, a tym bardziej nadmierne podatki, nadmierne opodatkowanie albo zdzierstwo, albo haracze i tak dalej. Jest tutaj dużo różnych określeń. Na przykład, nasowałoby się takie stwierdzenie dla średnio ogarniętych istot w całym kosmosie. Dlaczego? Istnieją podatki? No, właśnie. Zasadność istnienia wielu rodzajów i grup podatków i ich skala. Ok? Więc czemu podatek jest albo jakiś taki haracz, który został nazywany podatkiem, czemu on jest w takich widełkach, a nie w innych? Czemu jest w takiej, a nie innej, jakiejś tam skali, i tak dalej. No więc tutaj każdy jest zachęcony, aby sobie tutaj to ogarniał w swojej głowie czyli zasadność jakiegoś podatku, a później jego wysokość ustalona w procentach, w stopach procentowych lub. W dukatach, w srebrnikach, w papierkach, zadrukowanych w kolorze takim czy innym i tam będzie pisało y, Bos NBP, imię i ksywa, nazwisko, czy coś, data, stolica i te sprawy, więc y, nieważne, w jakiej to po prostu jest. Znaczy, jest ważne w jakiej to formie po prostu jest, ale tutaj mówimy ym, o tym ogólnie. Więc zasadność istnienia wielu rodzajów podatków, kto je nakłada i z jakiej choinki się urwał ten, kto nakłada te podatki, czy się dobrze czuje, czy ma zarazę jakąś od 20, iluś tam lat. Albo mniej, albo więcej tą zarazę ten ktoś mógłby mieć, kto wymyśla sobie różne, być może nowe rodzaje podatków i tak dalej. Dobrze, więc teraz załóżmy na tapecie gdzieś tak od 10 lat, tak? System myśli sobie, aby wprowadzić podatek od oddychania, ok? to ktoś to właśnie dość strachnie zauważył, że wszystko zmierza w tym kierunku, aby ludzkość zmusić do płacenia za to, że żyją. Króciutka piłeczka. Houston, mamy problem. Kevin sam w domu. Czy leci z nami pilot? I te sprawy. Kochani, ruszcie mózgownicami, jeśli macie i one, jako tako te mózgownice wasze wam działają, ok? Tam jakieś emisje CO2, jakieś limity, jakieś pozwolenia, jakieś papiery do emisji trzeba tam kupować, handlować, wymieniać się i te sprawy. Emisja CO2, jakieś tam gazy, które nigdy nie były cieplarnianymi i te sprawy więc zachęcam do głębszego rozkminienia tego tematu, o co kaman, co w trawie piszczy i tak dalej, że to wszystko zmierza do tego, aby te istoty człowiekokształtne, które mają dwie, czasami trzy nogi, bo to różnie przyroda mogła tam no, wytworzyć takie istoty, że te dwunożne istoty muszą płacić za to, że oddychają na tej planecie płucami, że zużywają powietrze do oddychania płucami i tak dalej. Więc to wszystko w tym kierunku zmierza. Zobaczcie, jeszcze załóżmy 20 lat temu ewentualnie żadnej gadki nie było o tym, że będzie za jakiś czas wprowadzony podatek od oddychania, ok? Teraz już to mniej więcej widać bardziej, bo już to jest na horyzoncie czasowym. Więc ci, którzy mają głowę w miarę jakoś tak pracującą, to ewentualnie mogą się domyśleć. Czyli tak. Zobaczcie, cała przyroda, zwierzaki, ptaszki, owieczki, Boże. O, na przykład Biblia, Biblia, tak, owieczki, Boże, tam były i wilcy, wilcy tam w tych skórach za owieczki, Boże przebrane i tak dalej, więc cała przyroda nie musi nikomu płacić niczego, żadnych haraczy, żeby żyła żeby mogła się rozmnażać, i tak dalej. A tym bardziej, żeby oddychać. Więc system taki, być, być może globalny, być może europejski, a być może tylko w Polsce, i tak dalej, jakoś tak w dziwny sposób zmierza do tego, aby że, żeby ludzkość została opodatkowana za to, że oddycha. Czy to jest już jasne? ok, z góry dzięki więc tutaj ogarniamy tak bardzo ogólnie właśnie różne stare podatki, obecne podatki, nowe podatki ich różne zmiany oraz zasadność takich czy innych podatków na przykład za wodę deszczową za deszczówkę, ok za deszczówkę, podatek. Czyli yy, załóżmy, że Bóg dał wodę, Bóg, nasz Stwórca. Bóg dał deszcz, tak? I tak, to było od tysięcy lat, czy od milionów, nieważne. I nie było to opodatkowane, że masz chłopie albo koleżanko u siebie studnie, koło chałupy, na działce, czy na wsi, gdzie mieszkasz. Inniejszym wszystkim pozdrawiam. Czyli no, do tej pory, ewentualnie jak tam twoi dziadowie, pradziadowie, studnie wykopali na waszej działce, w waszym domu rodzinnym czy rodowym i przez całą wieczność sobie żeście kręcili korbą te wiaderka i te sprawy, żeście w spokoju korzystali ze swojego ujęcia wody, to teraz państwo jako organizacja chce łapę na tym położyć i opodatkować to. Czyli państwo ni nic nikomu nie pomogło, to twoi dziadowie, twoi przodkowie wykopali tą studnię i tak dalej, i tak dalej. A państwo teraz chce łapę na tym położyć i to opodatkować. No więc do tego już doszło i zachęcam do zrozumienia tego typu subtelnych rzeczy, ok? Czyli tutaj ewentualnie państwo działałoby jako szkodnik po prostu, jako szkodnik. No. Ok. Dobrze, ale chciałem się przyjrzeć podatkowi za pracę. Czyli, powiedzmy, jakaś taka dwunożna istota na Księżycu, na Marsie czy w kosmosie, jakaś taka istota dwu- albo trójnożna, na przykład, jest tylko przykład. Więc jest tam sobie jakiś księżyc, jakiś mieszkaniec księżyca, jakiś kosmita, on tam chodzi do work. 9 to 5 i tak dalej, chodzi sobie do, do tej pracy kosmita i tak dalej, jakaś tam na przykład rada międzygalaktyczna ustaliła, no dobra chłopie ty istoto, ale tutaj ci dowalamy podatek od pracy, bo ty pracujesz tam załóżmy te 8 godzin dziennie, czy jakoś tak no to my tutaj od ciebie chcemy hara, czy wiecie, rozumiecie towarzyszu, towarzyszko i tak dalej, i tutaj ty kosmito będziesz nam tutaj płacił podatek. A jak coś ci się ty kosmito nie podoba na, na tym księżycu, to jak ci jeszcze zus ci dowalimy, tak? Więc jak ci zus dowalimy tam składki rentowe, chorobowe, emerytalne i tak dalej, i tak dalej, to ci się chłopie ty kosmito, odechce ci się kłapać ozorem, że coś ci się nie podoba, ok? W tym na lewo marsz, wycofać się, odmaszerować, i zapieprzać do roboty, i pracować dzielnie i, i, nie, i nie burzyć się. Więc teraz tutaj tak ogólnie przyglądamy się różnym podatkom, na przykład podatkowi od pracy. Czyli taka dwunożna istota pracuje na tym księżycu załóżmy. Albo w jakiejś galaktyce, i tam jakaś taka rada międzygalaktyczna mm, przypierdzieliła podatki od wynagrodzeń, na przykład, tak. Więc są tam jakieś zusy, inne brednie, teremol, morele i tak dalej. Czyli właśnie warto się zastanowić, dlaczego praca, tak, taki wyraz, wyraz, praca, pyryaca, praca, praca. Dlaczego praca jest opodatkowana? Okay. I dlaczego tak dużo? Z czego to wynika? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj wszystko po prostu musimy y, rozkminić, aby być świadomymi tego. I tak dalej. Więc sama zasadność wprowadzenia i kontynuacji opodatkowania pracy. Czyli załóżmy tam jakiś kosmita na tym Marsie, taka planeta Mars i tak dalej, ok? Więc taki kosmita tam zapierdziela w tej pracy. Na pysk czasami pada, bo robi tam 12 godzin i nadgodziny w tej pracy. W domu go nie ma. Jego małe kosmitki, jego dzieci tego kosmity tam tatusia nie widzą, bo tatuś zapierdala w robocie albo nie tylko tatuś sytuacja się zmienia wszystko drożeje i tak dalej więc żeby tam utrzymać swoją chałupę ten kosmita musi i te sprawy to teoretycznie zgadza się, aby dłużej pracować dla systemu żeby tam więcej dukatów do domciu przyniósł a tutaj no na tym kwitku od payslipu, od wypłaty od zarobku, od czegokolwiek widzi Ech. o o, tam jakiś ZUS mu temu kosmicie dopierdzili tam jakieś podatki i tak dalej, więc właśnie zasadność podatku od pracy wiadomo, że gdyby gdyby praca nie była opodatkowana to Kosmici na tej planecie jakiejś tam lepiej by pracowali, wydajniej, yy, z sercem by tą pracę wykonywali, z miłością i tak dalej, jak najlepiej na ile tylko mogą, a nie na przykład tak na pół gwistka, 50-50 telefon do przyjaciela, pół na pół i te sprawy, albo załóżmy, byle jak, ok? Czy się zgodzimy, że. Jeśli nikt ci nie przeszkadza w tym, co robisz, twojej pracy, to teoretycznie, w zależności od twojego nastawienia, wykonywałbyś swoją pracę jak najlepiej, ok? Zgodnie z umową, że tam, tam jakiś Rada Międzygalaktyczna jest twoim pracodawcą i tam się zgodziliście, że tam. 10 euroków na godzinę taki kosmita będzie zarabiał i będzie miał zero podatków zero, zero, nul nothing, nothing. czyli po prostu wszystko to co przyjąłeś do wiadomości i co jest w umowie o pracy i tak dalej to otrzymasz tyle na ile się zgodziłeś Czyli po prostu zobacz, jak jeszcze byś polubił swoją pracę i nie byłaby ona opodatkowana, to teoretycznie pracowałbyś jak najlepiej, jak najwydajniej i tak dalej. Ale jeśli ta jakaś organizacja międzygalaktyczna się okazuje, że razem, w sumie, cudzamen do kupy i tak dalej, że praca jest opodatkowana i to już tak około 70%. No to sam sobie, drogi słuchaczu i widzu tego kanału, sam sobie zacznij pewne rzeczy w swoim mózgu kojarzyć. Ok. Do czego to doszło, że obecnie za parszywej zmiany, na przykład już mamy tamten 21, 22 albo 23 wiek, tak? Już mamy tam jedna piąta, chyba już minęła, bo już te 20 lat, jakiegoś takiego następnego tysiąclecia, już nam tak minęło, strzeliło, pękło nam to, więc. Mam nadzieję, że chyba już można uznać, że jakieś takie nowe tysiąclecie się zaczęło, skoro już 20 lat tego nowego tysiąclecia po prostu już no, minęło. Dobrze, więc dlaczego tak się dzieje, że za parszywej zmiany, na przykład teraz obecnie, cały czas w jakiś taki dziwny sposób. Opodatkowanie pracy się zwiększa. Ok? Załóżmy kiedyś opodatkowanie wynagrodzeń, pracy i tak dalej od takiego kosmity, bo to się wszystko dzieje w kosmosie. Tam są jakieś takie wirtualne planety, wirtualny kosmos i tak dalej. Więc taki kosmita kiedyś, te 20 lat temu, to te, te, tego ZUS-u i tego badziebia to płacił około 50%. Co oznaczało, że ta organizacja międzygalaktyczna zwana państwem albo parszybą zmianą zabierała tobie kosmito drogi około 50%. Tego co wycharowałeś tymi ręcami, albo mózgiem swoim, albo paluszkami, to zależy, czym tam na tej klawiaturze komputerowej śmigałeś, bo jak paluszkami, to, to też się nacharowałeś, więc państwo jako organizacja zabierała kiedyś, praktycznie każdemu tu tubylcowi co najmniej 50% haraczu od pracy, jaką ten kosmita wykonywał, ok? Zobaczcie, minęło około tak gdzieś tak 20 lat i te różne skale podatkowe i inne badziebie rośnie, 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 wzrasta i wzrasta. Więc zobaczcie, że opodatkowanie pracy nie maleje. Nie maleje. Ale od tego poziomu, co jest, tylko wzrasta, wzrasta i wzrasta. Więc załóżmy, teraz mamy około 70% różnych haraczy, danin, mafijnych, być może i tak dalej, które są zabierane z pracy, po prostu z pracy. Ok? Więc sobie zobaczmy, jeśli to zawsze miało tendencję wzrostową to ile y, y, okupant będzie zabierał kosmicie z jego pracy. Pomyślcie sobie, skoro to wzrasta cały czas. Więc y, zobaczcie to tak. Ile to będzie wynosiło za rok? 2, 3, 4, 5. Jakie będzie opodatkowanie pracy? Więc jak taki kosmita w miarę y, będzie y, to Zaczynał kumać, ogarniać i tak dalej, to się będzie tam się zaznać. O, o kruźba! O co kaman? O co chodzi? Przecież doszło już do tego, że nie opłaca się pracować, skoro ta organizacja międzygalaktyczna odbiera ci już, drogi kosmito, 70% tego, co tymi ręcami wycharowałeś. Czy widzisz to? Teraz zapraszam tylko Cię do tego, abyś już trochę szybciej zaczął to ogarniać i sobie to w głowie poukładał. Więc tutaj pytanie by brzmiało, to po jaką cholerę pracować? I ci kosmici pracują na tym księżycu oczywiście. Skoro organizacja międzygalaktyczna pod nazwą Parszywa Zmiana, jak ona ci narzuca haracz na tą pracę w wysokości około albo co najmniej 70%? Więc praktycznie, yy, drogi kosmito, bo tutaj może kilka kosmitów jest na tym kanale. Drogi kosmito i kosmitko, jak na, na przykład zapierdalasz w robocie. Załóżmy to 170 godzin miesięcznie, zapierdalasz. Być może z językiem na ustach albo nie, z potem na kręgosłupie, bo jak się zapierdala w robocie, to pot po kręgosłupie i po plecach może spływać. Pot, że, że taki kosmica się może spocić, jak dość mocno zapierdala w pracy. Okay? Więc, drodzy ko kosmici, zapierdalają w pracy, niektórzy nawet 200 godzin robią miesięcznie i tak dalej, więc zapierdalają cały czas, jak małe paraboziki, a ta organizacja pod nazwą międzygalaktyczną, taką czy inną, zabiera ci, drogi kosmito, 70% tego, co wypracowałeś. Co oznacza, że na życie Drogi Kosmito, na, na, na wyżywienie, czynsze, opłaty, paliwo, samochodzik, cokolwiek by to nie było, że zostaje tylko ci 30% z tego, co wycharowałeś tymi ręcami. Jeszcze raz, drogi Kosmito i droga Kosmitko, doszło do tego, że jest obecnie zabierane około albo już więcej. 70% podatku z pracy, którą taki kosmita wykonuje, okej. Okay? Oczywiście nam się może różnić indywidualnie i tak dalej. Ale teraz y, zachęcam do zaczęcia chociaż, aby to rozumieć. Dlaczego praca jest opodatkowana i dlaczego tak dużo? Ok więc jak tutaj się utrzymać za tylko 30% tego, co zostało Ci drugi kosmito i kosmitko z tego, co wycharowałeś miesięcznie w postaci pracy, że pracowałeś. Więc dlaczego ta organizacja międzygalaktyczna, Zabiera tobie 70 albo więcej procent tego, co wypracowałeś. Więc jaka jest zasadność opodatkowania pracy, która to obecnie w obecnych czasach tylko zniechęca do pracy? Bo jak opodatkujemy coś za dużo, na przykład Żywność albo paliwo do samochodów, czy internet, czy coś, czy materiały budowlane, jak za mocno opodatkujemy, no to tak się przestanie opłacać tam to robić. I tak dalej. Więc zachęcam do pochylenia się nad tym tematem, dlaczego praca jest opodatkowana i dlaczego tak dużo i w którym kierunku to zmierza. I czy już wszelkie jakieś hamulce nie zostały tam przekroczone w tej jakiejś takiej patologicznej drodze dążenia do opodatkowania wszystkiego, czyli pracy, oddychania, życia i tak dalej, i tak dalej. Więc zachęcam do tego. Dzięki.